Cześć, witam serdecznie w kolejnym, albowiem szóstym już z kolei odcinku gameplayu Wiedźmina Dwójki. Odsłuchaliśmy sobie, że Loredo i Sheila de Tancarville coś sobie knują i to pewnie coś brzydkiego. A witam. Mówię mu, biorę mieszek albo biorę mieszek i żyć. No i Sheila nam dała zlecenie na zabicie Kejrana, bo dla swojej królowej szuka bardzo rzadkich reagentów. W ogóle przepraszam, że tak długo mnie nie było, ale miałem przeprowadzkę na głowie i stąd też troszkę natłok obowiązków sprawił, że długo nic się nie pojawiało. Okej, czyli musimy iść do elfa jakiegoś. Tylko gdzie on będzie? Ten mości elf. Dobra. Dostał między łopatki z kuszy, ale trafiło na biedaka. Biedni zawsze. No, ten nasz Wiedźmin to dawno sobie nie walczył, trzeba przyznać. Nurtuje mnie pewne pytanie. O, jeszcze nie zdjęli. W ogóle jak to nagrywam? No, a pewnie niedługo to wrzucę, bo jakoś nie mam tak, że dużo materiałów stakuję i z opóźnieniem je wrzucam, tylko w miarę staram się w niedalekiej odległości nagrywać i wrzucać. Ale jestem bardzo ciekaw Starfield. Gdzie byłeś? Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric? Nie pakuj się w to. Kiedy spotkaliśmy Sheila, zbladłaś. Wydawało ci się. Za dobrze cię znam. Sheila to jedna z najpotężniejszych czarodziejek. To nie powód, żeby się jej bać. Nie wolno jej ufać. Uwielbia manipulować ludźmi i jest bardzo przebiegła. Masz jakieś dowody? Dobrze wie, że straciłeś pamięć. Udawała, że nie jest tego świadoma. Po co? Nie wiem. Trudno dojść, o co jej naprawdę chodzi. Przekonajmy się. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. Ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. Jest bardzo ciekawe, co mówi Triss, zważywszy, że w pierwszej części to ona nas robiła w konia. I wtedy już oszukiwanie i wykorzystywanie, że czegoś nie pamiętamy, to już było okej, nie? Jakby... Jak Kali ukraść krowa, to dobrze, jak Kalemu ukraść krowa, to już niekoniecznie. No, ale wracając do Starfield, jestem bardzo ciekaw, jak tam... Exclusive Xboxa, z tego co się orientuję, się prezentuje, bo już widziałem jakieś pierwsze nagrania, wrażenia. Imbelk, niedługo minie pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimie. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się, ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. Wafail. To ty jesteś Cedric? A kto pyta? Geralt z Rivii. Wiedźmin i... Triss Merigold. Pięknie pachniesz, Triss. Cedric, spójrz na mnie. Tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivii? Pohandlujmy. Błyskotwa. A, okej. Do polowań pewnie się coś przyda. No nie, trochę mnie na to nie stać. O, kartacz się przyda. Z tymi nekerami, których... Mówiłem o tym dwa odcinki temu chyba. W czwartym właśnie, albo może nawet trzecim odcinku z gniazdem nekerów. O, a to ładne.
No fajne, ale na kiedy indziej. O co walczą Skojater? Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych, walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty? A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorveta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz, jak jest naprawdę, to są cieniem dawnej chwały, Ensid. Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka, albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, co jest chyba najgorsze. Chcę zabić Kejrana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet Skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę. Znajdziesz zniszczony most Ensid. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Kim ty właściwie jesteś? Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwami i czyhającymi w lesie. A konkretniej? Jestem już stary, nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. Żyję w nim od lat. Rozumiem go. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czasem się mylę. Wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść za bramę, czy nie. Piękna postać. Ta elfka, o której rozmawiałeś przed chwilą. Jak zginęła? Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moril zniknęła. Prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna. Że Dwan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. A ono mówi mi, że las jej nie zabrał. Dlaczego nie powiedziałeś tego Seherimowi? Bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano, może odeszła, by nigdy nie wrócić. Ani ja, ani Seherim tego nie cofniemy. Bardzo smutna, ale i bardzo ciekawie napisana postać. Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów. Ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgaardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmażyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio dwóch śmiałków chciało zbadać ruiny i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców, ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać dwóch Dwan zaginionych w zgliszczach domu wariatów, na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Przez nich, albo przez ich rodziny. Spróbować nie zaszkodzi. Widoczków się zachciało, co? Dobry. Aha. Wskoczyła w portal i sobie poszła. No tak, no. Ja w ogóle nie wiem, jak to może funkcjonować, jak ktoś w grach, w serii o Wiedźminie wybiera romans Triss, nie? Totalnie tego nie rozumiem. Może jest jedną z mniej zepsutych czarodziejek, ale wciąż jest zepsutą czarodziejką, nie? Więcej nikogo nie zdradzisz, elfia suko. Co tu się dzieje? Ta kurwa jest szpiegiem Skojatel!
Macie dowody? A co ci do tego? Czekaj! Przesiaduje w garnizonie. Wdzięczy się do nas. Rodryk mówi, że mu dupy dał, ale w to nie wierzę. Dała mi! I to są te dowody? Zaginęło dwóch naszych. Ostatnio widzieli ich z tym suczyskiem. Tylko z nimi rozmawiałam. Potem poszli w stronę jaskiń. Nic więcej nie wiem. Kłamie, suka! Wprowadziła ich w zasadzkę! Najprościej będzie, jak sprawdzicie jaskinię. Tam się roi od wszelakiego świństwa! Co za kretynie. Ja to zrobię, a wy mi zapłacicie. Czekajcie na mnie na przystani. Można, można. Zobaczymy, gdzie to jest. A, będę musiał całe nabrzeże znowu przejść. Jaka zajebista gęś! I druga jest. Boję się wyobrażać, jakby one wyglądały w pierwszym Wiedźminie, nie? Biorąc pod uwagę, że no jednak to było kawałek czasu temu. I możliwości modelowania postaci pozostawiały trochę do życzenia, niestety. Znaczy, niestety, jak na swoje czasy. To i tak graficznie nie najgorsza była gra. W ogóle dzisiaj z moim przyjacielem Jankiem gadałem. I no Janek na kilku grach zęby zjadł. Oczywiście metaforycznie wyłącznie. Natomiast gadaliśmy o tym, jak to jest z serią Wiedźmin. Co jest mocną stroną, a co jest słabą stroną, no i doszedłem do wniosku. Taki wniosek. Co tam nowy? Zaraz. Może byśmy się tak od czasu do czasu za jakąś uczciwą robotę wzięli. No wy, teraz kolega powie ci coś bardzo ważnego. Słuchaj uważnie i weź sobie do serca. No, co? Nigdy, przenigdy nie mów więcej takich rzeczy. No, ale wracając do tematu. Wracając do tematu tego, jak się Wiedźmin prezentuje, no to tak porównałem w sumie trochę do serii Dragon Age. Chociaż nie wiem, czy to sprawiedliwe porównanie. Natomiast prawdą jest to, że jedynka graficznie trochę odstaje, ale ma naprawdę przyjemną fabułę, która gdzieś w innych możliwościach, jeśli chodzi o tworzenie tej gry i jakby zrobić właśnie, co chyba Redzi zamierzają zrobić, zrobić lifting, że tak powiem, i reboot części, no to naprawdę by to porywało moim zdaniem i troszkę się pochyliłem i przez stery zaczęły chodzić, już powinno być dobrze. Co złego, to nie ja, sorki. Natomiast dlaczego do Dragon Age'a? Bo Dragon Age dwójka była fajna, awanturnicza, ale nie miała jakiejś takiej, nie wiem, czegoś, co miała jedynka, co porywało po prostu z krzesła. A Inkwizycja moim zdaniem jest fajna, bo ma otwarty świat, ale poza tym to za bardzo nic tam takiego będziemy porywającego nie ma. Tylko się pośpiesz. No, ale tutaj akurat moje porównanie się sypie, bo jeśli chodzi o trzecią część, no to Wiedźmin jest bezkonkurencyjny, a Inkwizycja jako trzecia odsłona serii, no jest taka raczej mizerna, bym powiedział. Jeszcze trochę odsunę, bo dobra, już nie powinno lecieć przez sterami chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jakby coś trzaskało, to dawajcie znać w komentarzach, że jest nieprzyjemnie. Thank you.
Oj. Oś się narobiło. A najgorsze jest to, że nie pamiętam, kiedy zapisałem. A tutaj, zachwycające gęsi. Czyli przy przejściu do lokacji zapisałem. Malena. Dobra, teraz już mam odpowiednio z boczku mikrofon, że nie powinno walić przez sterów. No, dawno nie walczyłem. Taki wniosek. Co tam nowy? Może byśmy się tak od czasu do czasu za jakąś uczciwą robotę. Nowy. Teraz kolega. Mówię mu, biorę mieszek. Zachowuj się, Wiedźminie. I co on na to? Od razu już wybiorę Quen, żeby nie oberwać niepotrzebnie. Będziemy tu czekać. Tylko się pośpiesz. Ale dzielni. Tu jest tyle policji. O, jak ja kocham to miejsce. Tu jest tyle policji, czuję się bezpiecznie. Jak ktoś kojarzy może kawałki Happy Sadu. Dobra. Koniec zabawy. Zapraszam Państwa. Dobrze już szło, bo ich rozbijałem powoli. Ale za szybko chciałem to zrobić. Zbyt pewny siebie byłem. Niestety zbyt pewny siebie. No tak to jest, moi drodzy, jak się tydzień nie grało w Wiedźmina i palce zgrabiały, jak to w panu Tadeuszu Jankielowi. Jak chcieli, żeby im zagrał, to mówi, że mu palce stare już zgrabiały. No to ja mam tak samo z trybem walki w Wiedźminie, niestety teraz. Kamraci, taki wniosek. Co tam nowy? Może byśmy się tak od czasu do czasu za jakąś uczciwą robotę wzięli. No wy, teraz kolega powie ci coś bardzo ważnego. Słuchaj uważnie i weź sobie do serca. No, co? Nigdy, przenigdy nie mów więcej takich rzeczy. Mówię mu, biorę mieszek. Zachowuj się, Wiedźminie. I co on na to? Dobra, szybki zapis. Zawsze to oszczędzać kilku minut. Tylko się pośpiesz!
będę ich chyba ganiał dookoła tego stalagnatu, bo tak to się chyba nazywało, jak się łączy stalaktyt ze stalagnitem, to jest stalagnat, czyli jest od góry i od dołu. Za stary na to jestem. Trochę ich tu jest. Oj. No niedobrze. Czy ja mam coś, żeby się zregenerować? Czy ja mam coś takiego? Chyba mam. Aha, no nie mogę medytować, no tak. Jak żeby inaczej? O, i podróżować też nie mogę. Ach, szkoda gadać. Teraz będę, nie będę mądry po szkodzie, tylko będę mądry przed szkodą, mam nadzieję. My sobie wypijemy jaskółkę, żeby się regenerować. Niepotrzebny Irden mi się kliknął. Dobra. No to zapraszam. Zdychaj. Okej.
Okej. To chyba dobry trop. Oczywiście. Standardowo kolekcjoner. Jakby na coś brakowało 5 sztuk złota. Oho. Dzień dobry. Ale jesteś brzydki. My chyba w tej jaskini byliśmy w trzecim albo czwartym odcinku. Tak mi się wydaje. Pieczyste. Okej, tu nic nie ma. Tutaj są ślady krwi, czyli wnioskuję, że chyba tędy trzeba iść. Muszę rozkminić sobie, jak najlepiej przeplatać, w jakie kombosy ciosy silne i ciosy szybkie, żeby to miało ręce i nogi jakoś. Coś tam mi się czai jeszcze, czy już mi dali spokój? Zbugował się, no ale jego strata. Pa! Dobra. W pobliżu nie ma wrogów na razie, więc okej. Aha, strzały, czyli skojatel. Strzały, wiewiórek. Wszystko jasne. Czyli faktycznie im zrobiła numer. Tutaj jeszcze pójdę, czy to coś zmieni, czy... Bo ostatnio jak tu byłem, to było zamknięte, a to ewidentnie jest jakaś droga do miasta. Aha, dobra, czyli nic nowego. Czyli Malena niestety jest tym, kim... Strażnicy mówią, że jest, niestety. No fajnie, bo już myślałem, że Wiedźmin po raz kolejny będzie tym, który ratuje damę z opresji, ale... No zobaczymy jeszcze, co ona będzie miała do powiedzenia. Bo też może to nie było tak, że ona na nich polowała i postanowiła ich wpuścić w zasadzkę, tylko może to była zemsta za coś, nie? Kogoś zabili albo jej zrobili krzywdę. Więc to nie jest taki hop-siup w sumie. Wiem, że może to zabrzmi, że usprawiedliwiam ją, ale... Ale jakoś mi bliżej do elfów niż do ludzi, biorąc pod uwagę to, jak traktują Geralta zawsze. Znaczy zawsze, przeważnie. Tak samo z jedynki, Siegfried z Denesle. Też niby był wszystko spoko, fajnie, ale do czasu. Nie? Że albo jest przyjacielem, albo wrogiem, nie ma nic pomiędzy. I coś tam znalazł? Dwóch żołnierzy. Co z nimi? Fuck. No nie wiem, co zrobić, bo tych butów naprawdę nie lubię. A z drugiej strony...
Cholera. Chyba ten odcinek będzie trwał 2 godziny, bo naprawdę nie wiem, co zrobić. W sensie fakt, wyrobiła ich, ale no... Mówię ci, ludzie... No nie wiem, nie budzą mojej sympatii. Chociaż z drugiej strony przecież przyjęli nas, jak uciekaliśmy przed wiewiórkami, a wiewiórki chciały nas zastrzelić. Więc... Zginęli od strzał. Nic o tym nie wiem! Co o tym myślisz, Wiedźminie? 2 żołdaków wybrało się do jaskini. Pewnie chcieli przepłoszyć straszydła. Może ktoś ich do tego namówił. Nie wiem, ile potworów zabili, ale wiem, kto ich zabił. Skojatel. Bzdura! Z tego, co wiem, Nekery nie potrafią strzelać z łuków. No, chłopy! Na drzewo z nią! Nie! Powiem wszystko, tylko mnie nie zabijajcie! Błagam! Mów. Sami musicie to zobaczyć. Inaczej nie zrozumiecie. Co mać twoja gamratka zobaczyć? Kłamie ta suka! Przekonamy się. Prowadź. Aha, czyli... Prowadzi nas pewnie w zasadzkę, ale spokojnie. To raczej nie jest taki motyw, że... Alternatywne zakończenie Wiedźmina 2. Geralt wpada w zasadzkę i umiera od strzału, nie? O tym zakończeniu alternatywnym nie słyszałem. Ale jak nic, zaraz tu będą Skojatel. Gęsto. Albo pojawią się na skarpie i z umocnionej pozycji będą prowadzić ostrzał po prostu. To by było najłatwiejsze w sumie. Ja to już może wyjmę. Zasrane wiewiórki. Dzięki za pomoc, Wiedźminiem. Oto nagroda. A ty, Elfia Szmato, idziesz z nami. Nie trzeba było odchodzić od Dymitra, głupia dziwko. I tak wszyscy zdechniecie! Bądźcie przeklęci, Dwan! Wow! No i się nie polubiliśmy. Przydałoby się co nieco posprzedawać. Muszę sobie wyrobić nawyk, żeby szybkie zapisy robić często, bo miałem taki nawyk ostatnio, znaczy ostatnio już jakiś czas temu, ale ostatnio jeśli chodzi o grę, w Gothicu, nie? W 2 Nocy Kruka i tam to co 5 sekund już zapisywałem, a teraz się odzwyczaiłem, no i właśnie, dzisiaj mnie to na przykład zgubiło, niestety. Biorę mieszek, albo biorę mieszek i żyć. Tajemniczy kupiec. Dobra. Ręka wędruje do noża. A w ogóle a propos dialogu, który przed chwilą można było usłyszeć, że ręka wędruje do noża. Nie wiem, czy widzieliście. Może to wrzucę jako obrobiony trochę tak na szybko klip. Ale jak mamy konfrontację na początku właśnie aktu pierwszego, jak przybijamy do Flotsam, jest konfrontacja Jorveta z Geraltem, to widać jak zanim Vernon Roche rzuca nożem w Jorveta i Jorvet ucieka, zaczyna się pościg. Triss rzuca tarczę, to widać ujęcie poprzednie, jak powoli Vernon sięga po nóż u pasa, nie? To jest bardzo ciekawy szczegół. Jakby szanuję, że
twórcy gry tak bardzo przywiązali do tego uwagę i to cholernie jakby zaplusowało, jeśli chodzi o Redów, taka dbałość o szczegóły, nie? To było bardzo fajne, to mi się bardzo podobało. Dobra. A nie, jeszcze. Jeszcze mogą mi ciążyć niektóre rzeczy. Bronie może nie. Dystansowe. To sobie zostawię jeszcze może. Oleje, eliksiry, pułapki i tak dalej. Trofeum, mutageny, składniki. Belisy połowę sprzedamy. Ametystowego połowę sprzedamy. Muszę ciąć o połowę, bo no za ciężko jest po prostu, nie? Tutaj nawet trochę więcej niż połowę. Szpon Nekera. Nawet więcej niż połowę. Biały Mirt, który... Też nie, w jedynce chyba nie był taki rzadki, był dość pospolity. Zębny Nekera, kurde, trochę się tego uzbierało. Dobra, tego to aż tyle musimy sprzedać, bo to bez sensu. Skóra. Ona chyba jest ciężkawa, to też o połowę tniemy prawie. Suk! No. To też więcej. Co nam jeszcze dużo... O, to sukno to kurde. Waży naprawdę nie mało. I skóra. Dobra. A więcej... O! O, to. O, to. No. Dobra, na razie więcej nie będziemy sprzedawać, bo potem będzie coś potrzeba, żeby craftować i okaże się, że jesteśmy z ręką w nocniku, więc sobie może odpuszczę. Takie zakupowe szaleństwo. No i kurczę, coś mi pokazuje, że przestery lecą, a jak ja widzę, że normalnie teraz mówię normalnym tonem, nie wybucham jakoś i kurczę, nie ma tego problemu, no ale nic, no trudno. Dobra, lecimy tutaj. Mówię tu, oddając hołd bonusowi BGC. Ciekawe, co tam u niego w ogóle, bo dawno go nie było w przestrzeni gdzieś tam internetowej. Może się ogarnął, może sobie cicho żyje i tam do kotleta robi jakieś rzeczy, wiecie, w stylu pozdrawiam, pozdrowienia za pieniądze, jak mu ktoś wyśle jakiś tekst. No ale oczywiście życzę mu jak najlepiej. Jedna z legend, można by powiedzieć jedna z tus polskiego internetu swego czasu. Ale jego era już chyba właśnie, chyba minęła. Może to i lepiej. Dobra, mówię. Wow. No kurczę, gościu malinowy. Wow. Gin. Miecz po nim został. No trudno się mówi. Jedzie się dalej.
wygląda jak coś elfiego. O. Okej. Aha, co tam? A, dobra, ty się zbliżasz. No dobrze, byku. O, fuck. Pamiętam, jak te Endriak były wkurzające strasznie w jedynce. No były po prostu nie do zniesienia. Jeszcze zatruwały strasznie i no HP to po prostu schodziło na jak szalone. W tym wypadku na całe szczęście założyłem sobie Gwen. Więc mi nie wiem nawet, czy jakoś bardzo one zatruwają, no ale w jedynce no to walka z Endriagami na początku zwłaszcza to była tragedia, jak się jeszcze nie ogarnęło dobrze z sekwencji, nie rozwinęło drzewka, żeby walkę naprawdę na przyzwoity poziom podrzucić, no to było, kurde, ciężka przeprawa, nie? To była tragiczna przeprawa. Krążyć, o fajnie. Dużo miejsc mocy w ogóle jest. Co? O, może podniesiemy. Może się przyda. Tym bardziej, że jednak trochę unieść potrafimy. Bo tak, chyba taką umiejętność w drzewku wybrałem, przy czym no to było już ponad tydzień temu chyba, nie? Jak coś żeśmy grali i nagrywali. No co tam znowu? Dobra, już wystarczy, kurczę, bo za dużo tego zbierania. O. No, dobrze. Teraz muszę szybko biec, żeby te wzmocnienia mi zostały do czasu, kiedy się skonfrontuję z tymi jakimiś upiorami z tego domu dla obłąkanych. No, albo tam są jakieś trupojady, gule czy coś. Chociaż z drugiej strony nie, bo one lubią chyba zepsute mięso raczej, a nie pieczyste. A nie grillowane. Okej. Dobra, taka skryta, no spoko, ale to mnie nie urządza. Dobra, będzie trzeba jednak grzecznie iść ścieżką. Dopóki na mnie wyskoczy jakieś tałataństwo tutaj. Pomoc! Nareszcie! Myślałem, że już po mnie. Co ci jest? Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu. Cedric mówił, że dwóch ludzi zaginęło w okolicach spalonego dworu. Nazywam się Rupert Brandhuber. Jestem medykiem z Edirn. Wraz z przyjacielem poszukujemy bardzo rzadkich okazów ziół. To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy. Ziół ani śladu, ale na dole coś było. Coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale Gridley... Co to? Słyszysz? To pies Gridleya. Czujesz? Coś się zbliża! Ratuj! Mm-hmm.
Wow. No naprawdę to jest, jest brzydko, nie? W sensie pozytywnym brzydko. Cholerne potwory. W sensie, że miało być brzydko. No. Fuck. Szkoda psiaka. Oj, oj, oj. No i co ja z tą dziurą zrobię teraz? Dobra. Obejście zrobimy. Dobra. Nauczony doświadczeniem zapiszę lepiej. Zrozumiałem przekaz. Co jest? Dobra, czyli to trzeba jakoś kombinować z tym znakiem Irden. Z tego co rozumiem, bo... Gatka szmatka, znamy to już. Jeszcze bardziej szaleni niż ci tutaj. Chciwość. Okej, dobra. Tak czy inaczej muszę chyba, to najpierw założę tutaj. Tutaj jeden. No. Zapraszam Państwa. O kurde, dobra. Czyli ich trzeba na Irden cały czas. No, to będzie ciężka walka, bo trzeba tutaj kombinować. Sama zręczność tutaj nie wystarczy. Tylko trzeba kminić. Ale dobrze. No i zapraszam. Za stary na to jestem.
Okej. Wiecie co, jak tak dalej pójdzie, to ja chyba po prostu zrobię cięcie w tym momencie. Jak już mi się uda po kilku dniach to przejść, to... Dobra, one się tutaj respią. Jakoś. A, tylko dwa naraz mogę. Niestety. Więcej was ma. No już prawie, kurczę. Już prawie był. No ale na tym poziomie dwóch naraz się nie da zjaw pokonać. Nie ma takiej możliwości niestety. Dobra. Dobra, moi mili, udało się. Mamy. Wow! Mamy to. Nie wiem, jak mi się to udało, ale mamy to. Cytując George'a Busha, Ladies and Gentlemen, we've got them. W komentarzach proszę pisać, o co chodzi tym tekstem. Ladies and gentlemen, we've got him. Bo był to jeden z przełomowych momentów, można by powiedzieć, w historii nowożytnej. Bater. Byśmy potrzebowali. Tak. Tak, to się przyda na pewno. W pierwszej kolejności. Tutaj zmutujemy sobie. Tak, będziemy troszkę mocniejsi. Już nie pamiętam, jak to w trójce było, ale to mutowanie w dwójce bardzo mi się zawsze podobało. Zawsze jakoś to był taki fajny smaczek w rozwoju postaci, że jest w tym jakaś finezja, a nie tylko wiecie, że tu chodzisz, staty rozkładasz, dobra, to tyle elo, nie? Tylko jest w tym jakiś trochę taki polot, powiedzmy. Aha. Wcale nie musieli mi tego robić. Ci ludzie byli niewinni, a ja? Nie będę ich grał z ogniem. Ślini się, jest niebezpieczny, zamknąć go! O, tu będą upiory pewnie, jak nic. Już je słyszę.
potwory. To nie jest łatwy sidequest, albo ja jestem po prostu słaby, biorąc pod uwagę, że nie wziąłem najcięższego poziomu trudności. Ale no kurczę, jest ciężko jednak. No kurde. Beznadziejnie się spozycjonowałem. Bo się zrespiły tuż obok. Zaraza. Padnę. Mam tyle życia, że nie mam marginesu błędu niestety. Chyba że. Dobra, mam pewien pomysł, ale to będzie beznadziejnie wyglądało, sorry z góry, ale... Okej. Dobra, chyba trochę ogarniam fazę już. Oj. Dobra. Czułem się trochę jak w Dark Soulsach w tym momencie, kiedy już prawie dobijacie bossa, nie? I nagle dostajecie fangą w gębę po prostu, nie? Zetrzeć te kości! To kamienia! To mnie nieważne! Zetrzeć! Jest okej. Jest na razie okej. Co jakiś czas mi wyskakują przez stery. Wcale głośno nie mówię, już staram się z wyczuciem. Tak bardzo boli. Ładna, pomóż. Zasługują na cierpienie. Wow. No, nie jest to bardzo boli. Podejście zgodne z przysięgą Hipokratesa bynajmniej. Daj leki. Tak bardzo.
bardzo boli. Łaga. O, daj leki. Rać stąd! Zostaw mnie! Precz! Opanuj się. To nie moja wina. To nie ja. Nie ja! Co nie ty? Ogień. Wszędzie ogień. Nie tak miało być. Nie chciałem tego. Przysięgam. Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy. Może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. Precz stąd! No jakąś melisę mu trzeba. O. No nie, no dziadu, ty. Co tu się stanęło? No nie wierzę w to. No porażka jakaś, dajcie spokój. Nie no, teraz to się czuję jak w Dark Soulsach po prostu, no. Już odcinek ma godzinę, ale... Nie zbliżaj się! Dobra. Ale i tak... Tak muszę doprowadzić sprawy do końca. Zostaw mnie! Precz! Opanuj się. To nie moja wina. Co nie ty? Ogień! Wszędzie ogień! Za dużo to ty mi w tym stanie nie po... Może ogień nie strafi... Rać stąd! Dobra, od razu się uzbroję na Quen. I pod ręką będę miał Irden od razu. Bo zaraz ten dziad skoczy. No i zapraszam państwa. Ale jesteś brzydki. Ojojoj. No. No. Ej, kurde. No chodź tu. No chodź tu, nie bądź taki nieśmiały. No. Kasowanie, bo można zapisać. A my sobie zobaczymy. Pacjent tu poczciwie. No ja. A to jest nawiązanie do tego, co było w książkach w ogóle. W jednej z ostatniej części sagi, z tego co pamiętam, ale tytułu już książki nie pamiętam. Terapia zimną wodą. A więc to ona, ta, te malunki robiła.
Nie zbliżaj się! Dobra, ale to, co się stanie z Gridleyem, jak podamy mu leki, no to o tym się przekonamy już w następnym odcinku gameplayu. Ja dziękuję za waszą uwagę. No i do usłyszenia już wkrótce. Na razie, cześć.